Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Palionowie. Jak wiecie, ostatnio wybuchła bomba. Udało nam się wrócić na Palionowo z Netheru, w którym byliśmy uwięzieni, co prawda krótko. Wydawało mi się, że będziemy tam trochę dłużej, ale na całe szczęście udało nam się wrócić bardzo szybko. A tutaj zastaliśmy ogromny krater, zniszczony cały domek Dave'a, uszkodzone inne budynki dookoła. Dzisiaj u Dave'a analizowaliśmy straty, co się pozbędziemy i tak dalej, więc jeżeli ktoś nie widział odcinka, to zapraszam do niego, link jest w opisie. Ale zanim jednak przejdziemy do odcinka, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Napiszcie komentarz o treści Chef Shop, ponieważ akurat mam tutaj kubek po kawie. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pozdro. Dobra widzowie, jak widzicie, jestem tutaj w Palionowie, niedaleko tej dziury. Tu gdzieś Davison się przed chwilą kręcił, miał tu na mnie czekać, tylko nie wiem gdzie on teraz jest. Czekajcie, bo on tutaj ogólnie biega dookoła i płacze po stracie. O, tam widzicie, tam jest on. A tu w ogóle powstały takie tamy. Halo! Halo! No halo, no. No halo, no nie płacz, stary, wszystko będzie dobrze. Ta dziura będzie kiedyś piękna. Stary, jak ma być wszystko dobrze, jak straciłem wszystkie itemy, stary? No, ale przynajmniej najcenniejsze miałeś ze sobą, nie? Ale teraz tak, słuchaj mnie, bo ja znalazłem piękne porównanie tego miejsca i twojego domu. Skurr! No! Dobra, ty jesteś, no i dobra, no i żartowałem, jednak nie zamieszkasz w tej szefowskiej zatoce. Ej, no jak to nie? Nie, już jest zmieniona nazwa, już nie, nie praw. No, 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 dobra, w każdym razie chciałem ci piękną tutaj, prawda, powiedzieć, jak ja to widzę, że twój domek był ziarnem do pięknego miejsca, które to kiedyś powstanie. Co? Ale co? I co masz na myśli? I robiąc wielki basen? Nie wielki basen, no co ty chyba cię wykręca? Jaki wielki basen? No przecież to ja... Przecież ty nie umiesz pływać. A nie, ty jesteś żabą. No kurczę, przestań mnie bić! No ja nie robię chcę wielki basen. Nie, robię, no, ja stary, chcę basen. Słuchaj! Widzowie, robimy basen, wypełnienie tego wodą. Wypełnienie tego wodą zajmie jeszcze dłużej niż jakbyś to chciał wypełnić dirtem. Widzowie, piszcie w komentarzu, robimy basen. Nie, nie robimy tu basenu. Robimy ja tutaj, basen. Ja tutaj chcę to robimy zarosnąć, basen. Zrobić robimy piękną basen. Tutaj taką robimy dolinę. Basen. Piękna dolina. Robić basen. Nie, no, robić basen. Davison, robić basen. Nie mów tak, nie mów tak. Basen. Co ty chciałeś powiedzieć? Co ty chciałeś powiedzieć? Robić basen. No robić nie, basen. Nie robić basen właśnie, robimy... Dobra, widzowie zdecydują, ale... Widzowie, zróbmy... Ja wyszedłem z piękną propozycją u ciebie na odcinku, żeby tutaj zrobić i to. Na dole zrobić. No i nie rób. No ale nic jeszcze nie zrobić, piona się przybiłam przecież za dobrą propozycję, tak? Dobra, widzowie zdecydują, tak? Ale basen. Tylko widzowie, wiesz co, basen, no właśnie nie, no czekaj, tylko musimy się też pozbyć tych rzeczy, które tam są na dole, tych jakichś kurde dziwnych comment bloków i innych no, takich rzeczy, które nam są, to no jak po co? Wszystko, basen nie się ma. Wszystko, no nie, jaki basen, przestań mówić o tym basenie. Jaki basen, rozumiesz, że jestem tostem, jak ja się bardzo, jak ja się nasączę wodą? To idę na dno, rozumiesz? Czy ty chcesz, żeby twój kumpel, szefunio, wpadł na dno i już nie wypłynął? Powiem jedno. Basen! Nie, no nie mów tak. Nie mów tak, tu nie może być basenu. Widzowie, basen. Ja nie basen. Widzę tu tego basenu. Widzowie, basen wiesz, team. Jak będzie tu basen, to ja się utopię i już nie będzie mnie, rozumiesz? Basen team. No to wtedy już nie będziesz tostem, tylko nie wiem. Ej, czaisz, patrz. Mięciakiem. Mam silk toucha na tą łopatę i patrz, tu normalnie mogę z grasem wykopać, a jak jest no. ta taka oto, to wykopuje mi się dirty tak zwykłe. Smutno mi jest. No bo nie można wykopać tego, nie ma takiego bloku, który jest kurde ścieżką. Naprawdę? Się nie da jak w pysk. Się nie da takie coś? Się nie da jak w pysk. Się nie da, masz jakieś no jedzenie? Masz jakieś jedzenie? Za każdym razem co odcinek ja sobie ziemniaki ogarnę i ty mi połowę ziemniaków bierzesz. No to tak, jest, no bo jestem głodny, no. To jest już jakaś tragedia. No bo ja zostałem bez niczego, zostałem bez... Miałem no, ja wiem. No to chodź, to właśnie, a propos bycia bez niczego, chodź w takim razie do tego domku tam, gdzie... do mnie i oddam ci trochę moich itemów, żebyś już coś miało po prostu na start, bo ja nie mogę patrzeć, jak ty taki smutny chodzisz, nic nie masz, więc dam ci skrzynkę, dam ci jakieś startowe itemy, znaczy startowe, no ty już masz takie dosyć tam itemy jakieś masz, więc startowe Dobra, nie są być. Ci potrzebne, ale wiesz, coś tam, tu w ogóle tama, patrzcie, widzę, jaką piękną tamę zbudowałem. Pamiętaj, tak, może być, ale dobrze, że mam bogate wnętrze, bo wtedy, no, też jest coś mam. W czym masz bogate wnętrze? W sobie. O, dobrze. Jestem super człowiekiem. Okej. Okay. nie będę zaprzeczał, no. Jakbym zaprzeczył. Jestem świetnym człowiekiem. Jestem świetnym człowiekiem. Ostatnio na pasach, jak jechałem autem, no. Podchodziła staruszka. Tak. I pojechałem dalej. Co, wiesz dlaczego?
Nie przepuścimy na postach, musiała czekać, ale wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo mi się śpieszyło odebrać zamówienie z McDonalda. Nie mogłem pozwolić na to, że inne osoby będą czekać w McDonaldzie. Nie no, wiadomo, po prostu, wiadomo. Oczywiście, po prostu tak. Jestem świetnym człowiekiem. Jesteś, dobra, co robimy? Super, dobra. O, to jest dla mnie? Co? Dobra. Co? No nie bierz mi tych rzeczy! I jak zwykle! Ale jakiś problem? Słuchaj, pamiętasz Palionowo 1? No. Złodziejem tam byłeś. Złodziejem. A przypomniesz, kim ty byłeś? Kosmitą. Ty żeś się na krzywy pysk, że się wbił na Palionowo, nikt cię nie zapraszał. No. Aha, okej, okay, dobra, no to... Dobra, ja biorę swoje rzeczy. Właśnie w taki sposób się rozpoczęła swoje rzeczy i odchodzę w takim razie. Dobra, trzymaj się, cześć. No, pozdro. Baw się dobrze, ty też, cześć. Tutaj zostaniesz domek sam, jak co jest mój. Domek jak co zostaje. Nie, ten domek, ja ten domek palę, żebyś nie miał nic. Nie spalisz tego domku, bo on jest też z piasku. Haha. No ale drewno spalę, skrzynki spalę, wszystkie itemy palę. Wszystkie itemy palę i sam skakuję do lawy i kończy się moja przygoda na Palionowie, dobra? No odłóż to, dlaczego ty mi kradniesz wszystko? No i patrz, i ty jeszcze teraz zrobić w ogóle osiągnięcie zdobyłeś, moje gratulacje. Pogrzeb mnie w zgliszczach. Jesteś takim biedakiem. Pogrzeb mnie w zgliszczach. Takie achievement. Dobra, dobra, co? Takie tam, achievement. Tak. Dobra, czekaj, bo ja ci chciałem dać jakieś itemy startowe, a ty mnie okradasz. Achievement, podgrzeb mnie w zgliszczach. Dobra, czekaj, dam ci tu jakieś żarcie. Dam ci tu, masz tu 9 diamentów, niech ci będzie. Czekaj, dam ci wiadro. Masz wiadro? Masz wyceluj. Wiadro, to w sumie jednak ci nie daje. Achievement, wyceluj. Ty teraz achievementy wszystkie robisz, tak? To jest ten Dave moment? Dokonał postępu, wyceluj. Wyceluj, dobra. I co, wycelowałeś? No, ciebie. Okay. Dobra, bo czekaj, bo ja ci tu daję itemy. Widzowie, zobacz, no i zepsułeś mi ramki. Widzowie, zobaczcie, jaki ja jestem tutaj, że ja mu daję, kurczę, takie rzeczy, a on mnie okradł już na samym starcie, nie? Wszedł tylko do domu i od razu zabrał rzeczy. Dobra, mam jakieś dla ciebie startowe itemy, chodź tutaj. Idziemy w tamto miejsce, gdzie ty Afryka! Miałeś... Afryka! Co, jaka Portugalia! Dobra, człowiek globus. Włochy! Człowiek globus. O kurczę, dobra, fajnie, robisz przejście. Super. Finlandia! Antarktyda! No. Dobra, dawaj. Dobra, chodź tutaj, tu ci stawiam, to jest twoje miejsce. Uwaga, zostawiam dawaj, tutaj. I patrz jak hojnie. A po co mi taki syf? Nie wiem, żebyś cokolwiek miał. No serio? I super, i masz kocioł, tu sobie wodę do niego nalej. Fajnie? Serio? No bo ja nie mam nic innego, musisz sobie uzbierać jakieś rzeczy. No kurczę, dodałem ci jakieś rzeczy, dałem ci jakieś żelazo, dałem ci diamenty. Dawaj litrę. No nie, ta litra jest moja. Już akurat to ci nie dam, no bo już mi ukradłeś zbroję. Ja mogę pójść na dealer, że oddajesz mi zbroję i ja ci daję litrę. Nie, to mi się nie opłaca, litra jest też u kloca. Czy muszę cię skoczyć do kloca? Już nie ma, bo wszystkie nie rzeczy nie ma żadnych? Już wykorzystałeś. Ja też zresztą mu zabrałem. Że ja nie umiem, ja nigdy nie enchantuję tych eletr, one się w końcu niszczą do takiego stopnia, że już się całkowicie niszczą i wtedy idę zawsze do kloca po nową. Ja tam miał jakiś zapas. Ja też miał zapas, zabrałem. Ale już nie ma. Dobra, nieważne, chodź, idziemy jeszcze do tego. No widzisz, i teraz ja tam czekam na ciebie. No ja idę i ja, widzisz, mogłeś być tam szybciej. Ja idę tutaj do krateru, zapraszam. Nie zależy mi za to. Nie no, chodź. Musimy omówić plan szczegółowo. Możemy porozmawiać o planie, ale tak wtedy, kiedy mnie przeprosisz. Przepraszam. No za co ja cię przepraszam? Dobra. Nie wiem. Tak po prostu, warto przepraszać ludzi. Dobra, okej. Okay. No to ja tu czekam na ciebie, zwiedzam sobie krater. Wiem, idę. Latając, zwiedzam sobie krater latając, stary. Dobra, więc dobra. Ja tutaj widzę wszystko teraz. Nie masz tam lagów? Ej stary, tu coś jest. Chodź, nie mam lagów. Stary, tu coś jest. Ej, to dziwne jesteś. Hej, chodź tu. Gdzie ty jesteś? O, pod tobą, tutaj. O, człowiek, kolega, tam zejść, dobra. No nie wiem, ja tutaj sobie zszybowałem, nie? Czekaj, no i czekaj, ja tam się dostanę, żebyś ty... Wow! Nie, stary, tu coś jest! Chodź tutaj, tu. O, tu, kurde, widzisz to? Dobra, Tobiasz Gaming, czekaj. Nie dasz rady. Dobra, da. Nie dasz rady. Ja walę, dobra, dalej. Elo! No, ale ty nie musiałeś tego klocka tu dawać w ogóle i tak doleciałbyś. Dobra, patrz co tam jest na końcu. Wiesz co to jest, jaki to jest znak? Nie. No to jest znak tego Lucyfera, stary, no i czemu ty tak idziesz, kurczę, na pewniaka? Czarny, to jest znak Lucyfera? No on ma takie stawiał te u mnie w... A faktycznie! Kurczę. No, dobra, czekaj, to są drzwi jakieś chyba. Dobra, ej, tam są pajęczyny za tym, stary. Idziesz tam? Człowieku, fuj! Nie, stary, o kurde, co to jest za pomieszczenie? Ej, tego nie widziałem nigdy.
Czekaj, muszę walić. No, stary, tam jest głowa paliona. Syna paliona tu jest głowa. A nie paliona? Nie, syna, bo jest zaśliniony. A, no, faktycznie, no. Stary, ale dziwna akcja. A co by to miało znaczyć? Co by to miało znaczyć? Nie wiem, nie wiem. Za tym są jakieś tabliczki tu. Widzisz? Czekaj. Czekaj, bo to trzeba. O nie! Aha, następny cel! O kurde! No, widzisz to, jak on to ukrył? Ale nie, spoko, mam na to rozwiązanie, mam na to rozwiązanie. O, spoko. Dobra. Ogólnie tak... nic nam nie grozi, jestem geniuszem. Okej, okay, dobra, okej. Okay. No to teraz to już takie jest naplucie w twarz mu w ogóle. Teraz następny... No to stary, to jest jeszcze gorzej, coś ty zrobił! Następny... Co je? Stary, to jest jeszcze gorzej niż zrobiłeś. Następnym jego celem jest ziemia cała. Nie, to jest globus. No to na globus, a globus to co? Stary, wróć na głowę paliona. No nie ma szans, stary, nie możemy pozwolić na to, żeby nasz mały... A chcesz pozwolić na to, żeby ten świat zginął? Weź, daj tu głowę tego. No to daj tam swoją i będzie git. Nie mam swojej głowy, musisz dać syna paliona głowę. Kurde, no ale stary, to jest niebezpieczne, no. No dobra, ale dobra, i tak to musisz tu zostawić, żeby nie było wiadomo, że tu się coś takiego działo. Nie ma to ten, ale dobra, stary, już wiemy, że on ma jakiś następny cel, czyli on się nie poddaje, kurde. On się skupił na tobie, skupił się na mnie, teraz, kurczę, syn paliona, ale... Czekaj! Pamiętasz tam to miejsce, gdzie ty byłeś uwięziony? No, pamiętam, a Chodź tam. Pamiętasz, tam były pokazane po kolei głowy. Czy syn paliona nie był kolejną osobą? Dobra, stary, ja tam lecę na to miejsce i ja zobaczę, jak to wygląda. A ty tutaj idź powoli, bo ty tam masz kurczę tyle drogi. Czekaj, bo tu nie, muszę... ja już jestem. Czy jesteś u mnie na chacie? Nie wiem, czy na chacie. Ja mam swoją drogę do tamtego miejsca. Aha, okej, okay, dobra, no to widzimy się na miejscu w takim razie. Zobaczymy, kto będzie szybciej. Tak. Mam nadzieję, że ja... Dobra, ja już jestem. No tu. Nie mów tak. No jestem już w tym. Czego jaki szukamy cudem? Tu? Dobra, no nieważne. A, ty głów, u góry. Dobra. No ja tutaj muszę, ja idę tędy, bo to ja nie wiem, nie znam innych tras. Ale dobra, żeby to było tutaj. Jak ty tak szybko tu doszedłeś? To jest nienormalne. Nie, stary. Co? To nie tak jak mówię, to nie tak jak myślisz. No nie wiem właśnie, czekaj, byłem ja, teraz jesteś, później byłeś ty i teraz może być on. Może to idzie po prostu odtąd, jakby nie tak podium. Może się myliliśmy jednak. A mi się wydaje, że teraz będzie klos. Tak, no to czemu tam by była jego głowa? Dlaczego syna? Bo chce nas uśpić. Myślisz? No. Dobra, no to całkiem możliwe, że... Kurczę, no ciężko mi w to uwierzyć, ale... Dobra, może coś w tym być, więc nie wiem, będziemy musieli się na to przygotować. A ja tymczasem... O kurczę, ja mam głowę z tego, teraz zauważyłem. Ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijajcie do Dave'a, dał mi jakąś książkę, ale przeczytam sobie ją po odcinku. Trzymajcie się, pozdro, elo!